Cześć wszystkim, z tej strony Alexis, Ola i dzisiaj witam was z gościem. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk, Szczepanik, Szczepaników. Czekałam aż powiesz to swoje przywitanie i dzisiaj Patryk będzie mnie malował. Tak. Masz do czynienia coś z makijażem, czy nie? Nie, sam siebie nigdy nie malowałem, sam nikogo innego nigdy nie malowałem, więc może być to makabryczne, ale sama Ola to zaproponowała, więc słuchajcie. Nie, naprawdę... to wy, moi widzowie, to zaproponowali. No tak, nie zwalaj tego na mnie, dobra? Ja tylko powiedziałem okej, bo uznałem, no whatever, co chcesz to zrobimy, więc ja już tutaj mam przyrządy. No, masz przyrządy, no to co, możesz mnie malować. I jestem ciekawa, czy w ogóle ogarniesz co do czego, bo przez chwilę jak wykładałam, tutaj mamy wszystkie kosmetyki przygotowane, to nie dałam Patrykowi zalotki, bo wiecie, znowu bym skończyła. Zalotki, tak, pytała się mnie, jak to się nazywa. Tak, nie pytałam Patryka, czy wie, co to jest i pomalił brwi z rzęsami i wiedział, co to jest, ale nie wiedział, jak to się nazywa. Także po prostu jestem ciekawa, jak ci pójdzie, no i dzisiaj wieczorem idziemy na miasto, także jestem ciekawa, czy będę mogła w tym wyjść. Mam nadzieję, że tak, więc proszę, zrób ładnie. Ja będę, słuchajcie, bo były niektóre filmiki, były różne filmiki w podobnym wydaniu i niektóre chłopaki robiły specjalnie jakiś chamski... Makijaż może być chamski? No chamski makijaż, taki, że wyglądasz jak specjalnie bimbo. Brzydko. No a ja spróbuję, nie wiedząc co do czego jest, chociaż wiesz, jakieś tam wskazówki mam, powiedzmy w głowie, to postaram się, żeby wyglądało to tak, jakby Ola wiesz, miała ja gdzieś dam, się pokazać. No, ja ci dam też wybór, bo masz na przykład dwa kolory podkładów, także musisz mi dobrać, który mi będzie pasował. Masz różne kolory szminek, także... Okej. Okay. Słuchajcie, wy tego nie widzicie, ale tutaj jest tego masa i ja... masz do wykorzystania trzy podpowiedzi. O, no to dobra. Ja bym chciał mieć podpowiedź od tego, od czego zaczynasz makijaż. Od bazy. No, a nie pokażę, to nie jest pod... Okej. Okay. To jest baza. Okej. Okay. Benefit the professional. Benefit the professional. Wiadomo co to, no każdy wie, każdy miał z tym styczność. Okej, okay, mamy na razie tyle bazy. Czemu to się tak bawi? Bo na twoją twarz dotykam, mnie to bawi. Trzeba oczywiście na kilka punktów, no bo wiadomo, musi to być na kilka punktów. Pięknie tutaj, brązowa baza do jasnej twarzy. Okej, okay, nos też, wiadomo. Troszkę tutaj się skóra łuszczy. No, mi schodzi zawsze z nosa skóra. Robiłem to jednym palcem, mam wrażenie, że niektórzy to raczej robią całą ręką. No, bo większość osób robi. Ja też robię całą ręką. Ja się troszkę boję jeszcze. Powiem ci, że już wyglądasz fajnie. Już tutaj można się na miasto pokazać. No przede wszystkim powinieneś powiedzieć, że jestem najpiękniejsza bez makijażu. Najpiękniejsza w ogóle bez makijażu jest, ale to już nie ma. To wie. A jakbym chciał na przykład sobie potem palca czymś wytrzeć, to gdzie mogę go wytrzeć? Ale on mi tylko w ogóle nie roztarł. Tego nie chcemy na razie. To będzie pewnie puder, bo wygląda jak puder. Ja nie wiem, czy my chcemy puder. Nie, bo on się kruszy, to tego dzisiaj nie będziemy używać. Podkład. Ja bym teraz użył podkładu. To tak zabawne dla mnie. Nigdy nikogo nie malowałem. Cyk. Malujemy. Siup. Mogę ci udzielić rady? No. Bo ta gąbeczka ma właśnie takie pory, nie? Dlatego no. Tego się nie rozciera, bo wtedy się robią smugi, tylko musisz właśnie wklepywać. Wklepywać, dobra. Ola już prawie jest gotowa na miasto, ale czym by była Ola, gdybyśmy nie dodali do tego... Podpowiedź dwa. Bronzer. To wygląda jak bronzer. To obok siedzi Vera i świetnie kiśnie. Idzie, chodź, no. Ty pokaż się. Chodź, Vera, powiedz, że wcale nie jest źle. Cześć. Kazali mi być cicho, więc ja tylko na chwilkę. Dobrze ci idzie. Dziękuję. Pa. Kreatywnie bardzo. Pędzlem do rozświetlacza nakłada mi bronzer na powieki. No, nie wpadłam na to nigdy. No, ja nie widzę różnicy. Nie wiem, do czego jest bronzer, totalnie, nie. A czekaj, a może jeszcze zrobimy tutaj takie... Spodoba. A mnie lepiej by ci było większym jakimś pędzlem? Tak, właśnie myślałem, żeby użyć większego. No patrz na kolory na pędzlu. A co mi daje kolor na pędzlu? Może widzisz, że ten jest brązowy, czyli był używany do brązowego. No, a to przepraszam, co to jest? No teraz już jest brązowy, bo go zobaczyłeś. No, a to przepraszam? Ale to jest od innego brązowego, nie widzisz, nie rozróżniasz brązowych, jest milion odcieni brązowego. Rozróżnię, jestem dobry w kolorach. Ty się chyba chciałaś tutaj za friko po prostu pomalować, żebyś nie musiała tego robić na pierwszy. Tak, tak. Fiuda Beauty Liquid Matte. Fiuda? No Fiuda. No Fiuda pisze, no co się śmiejecie? To jest ja umiem. Fiuda Beauty. To już lepiej brzmi. Okej. Okay. Ciśniemy, bo tu widziałem, powiedziała o, więc to się jej spodoba. Nie martw się. Ojej, to jest czarne, to nie wiem, czy takie chcemy. Dobra, nie, jednak używamy tego. Delikatnie, słuchajcie, lekko tylko podkreślimy. Jakoś mało tego jest.
To ci się chyba kończy, Ola. To jest nowe właśnie. Nie można tak pompować produktów, bo wtedy wpompowujesz powietrze do środka i on szybciej wysycha. Ojej, to jest chyba do oczu, nie? Nie. Znaczy można też do oczu. Do oczu masz tamto dużo. Wow, mogę ci wybrać co chcesz, wyśmiała na oczach. Dobra, do oczu będzie raczej mniejszy pędzelek, bo to jest mała powierzchnia, takie. Chciałbym, żeby Ola dzisiaj wyglądała wyzywająco, ale nie za bardzo. Tutaj też jest pędzelek, o, jak chcę ten. Taka, że szukam chłopaka, ale też odwal się. Tak zrobimy. Tak jest. Musisz zrobić proste oko. Jeszcze dzisiaj kogoś na tym krakowskim rynku wyrwiesz, ci powiem. Podoba ci się to? Powiedz, że ci to sprawia przyjemność. Chyba tobie. Ojejku, przesadziłem z tym nosem, ci powiem. Teraz jest bardzo ważne, słuchaj, nie wiem, czy kiedyś już sobie robiłaś, że brwi, że... Ale nie możesz się ruszać, bo to jest bardzo ważny ten element. Wow, powiem ci, że Dziunia jesteś powoli tutaj, no. Co, i dolne też? Nie, to jest definicja Patryka, wyszło mi. Mi się wydaje, że mi wyszło. Teraz ja myślę, ojejku, jestem leworęczny, więc prawa ręka wyjdzie gorzej. Ja też jestem leworęczny. Dobra, czekaj, nie, jeszcze tutaj trzeba poprawić. Teraz musimy to się pozbyć mankamentów, które mi niechcący wyszły. Nie wiem, czy to chyba trzeba troszeczkę tak... Nie śmiej się! Zapłaciłaś? Właśnie nie. Przecież przyszłam tu tylko dlatego, żebyś mnie za free pomalował. A no tak, zapomniałem. Naprawdę, twój wybór pędzy jest tak interesujący, że nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Cyk! I dobra, słuchaj. Czoło sobie zostawimy. To jest fajne, może być. Nos mi się trochę nie podoba, bo trochę mi za mocno wszedł ten jasny tam. Trochę go tutaj. I jeszcze, dobra, już żeby nie przedłużać, i tak już wyglądasz fajnie, zrobimy sobie tak. Ty coś tu zawsze jeszcze dodajesz, ale już nie wiem co, jeszcze tego nie używałem, co to jest? Nie, to jest taki detal, to nie musisz. Detal, to żeśmy użyli. Taki wyzywający tutaj, zobaczymy, muszę zobaczyć na żywo jak wygląda fiuda. A jak masz takie z pudru, teraz, znaczy z tego, z czegoś usta, to coś ma zrobić z nimi? Nie, to nic nie zmienia. Mogę zacząć kawałek, jakby wyglądało? Walniemy ci czerwony, żeby było ciekawie. Nie ciesz się, ja muszę tutaj... Ja się cieszę, że ja będę tylko piękna. Pełna profeska. Nie, macie. Ale usteczka, ulala. Dobra, górna. Czy? No, trochę se tam, no dobra. O wow, to się samo pomalowało teraz. No. Okej. Mogę to troszkę zmyć jakoś? Nie, bo to już zastyga. Dobra, muszę przyznać, że z ust jestem prawie zadowolony. Ja bym cię chyba zostawił, szczerze mówiąc. Trochę masz mało te brwi pomalowane, ale... Mogę się już zobaczyć? No możesz, no dobra, niech będzie. No, zobacz się. No ej, no i co? Oh my god. Co to się zadziało? Rzęsy? No powiem ci, że nawet... Cię nie mógłbyś trochę wyblendować. Brwi są okej. Takie naturalne. No, na ustach poległeś chyba najbardziej. Usta przesadziłem, no, a myślałem, że mi dobrze pójdą. Jeszcze masz na zęby mi przeszło. Aha. Ale po... Wyszłabym tak na imprezę. Jakbym musiała, to bym wyszła. W sumie... Od 1 do 10. Jak na pierwszy raz z makijażem, ja bym dała 8. Wow, no to ja jestem, kurde, mega zadowolony. No, wiesz, w kategorii makijażu to minus 50. No dobra. Bardzo ładnie. Dajcie znać, jak wam się podoba. Dajcie znać, czy nie poległem. Ja jestem zadowolony. Jedynie rzeczywiście usta mi się trochę nie podobają. Może mogłem wybrać to do tego. Dobra, nieważne. Ja się cieszę. Wyszło okej. Nie zrobiłem z ciebie potwora. To mi się podoba, nie? Więc... Dobra, no to ja ci bardzo dziękuję za zostanie moim makijażystą. Jak będę miała jakieś imprezy, to będę przyjeżdżać do ciebie. Dawaj, śmiało, pomalował. Jasne. Ja mogę malować, no spoko. No, także dziękujemy wam za oglądanie. Jeszcze raz was serdecznie zapraszam na kanał Patryka po więcej super naszych wspólnych filmów. I po filmik, no właśnie. Tak, po nasz wspólny film.
i słyszymy się następnym razem. Buziaki, pa! Pa!